Dobry hokeista najlepiej sobie radzi zostawiony na lodzie. Początek był ciekawy, bo w drugim meczu już miałem 6 szwów, chyba w czwartym 8 na brodzie, pierwsze na wardze i pod nosem. Później jeszcze przydarzyło się 8 szwów pod okiem. Także tak jak sobie policzyłem, w pierwszych chyba 6 meczach kilkanaście szwów, jak policzyłem, że 82 mecze w sezonie regularnym, no mówię, może nie być to wesoła przygoda i ciekawie, jak ja będę wyglądał po kilku latach, ale na szczęście to się uspokoiło, no to tak jest na samym początku, gdzieś zawodnicy cię testują, jesteś nowicjuszem, musisz się jakby wejść w tą grę, musisz być trochę cwany, chytry, twardy, albo pełen przypadek, nie wiem, może tak się przydarzyło. I na pewno to buduje, z jednej strony to nie pomagało, tak? No bo to nie jest tak, że wracasz z domu i się cieszysz, że masz, wiesz, wargę, jakby cię trzy osy ukąsiły i na brodzie świeże szwy i gdzieś zalana koszulka, którą miałeś na lodzie, schodzisz w tym momencie do boksu, do tam, gdzie siedzimy, później lekarz cię zabiera do szatni, kładziesz się, on cię zszywa i tak naprawdę wyciera. No i wracasz na lód, także to z jednej strony czujesz się jak gladiator i czujesz się jakoś wyjątkowo, ale z drugiej strony, no szczerze, no wolałbyś nie mieć tych szwów niż je mieć, ale to jest sport, taki jest hokej i z tym się trzeba liczyć. Mariusz przetrwał ten czas, kiedy było mu bardzo ciężko. On był sam w Szwecji, on sam opowiada przecież, że bywały dni, kiedy budził się rano i płakał po prostu, jako 19-latek, jako młody chłopak. Nie miał tam ani rodziców, ani przyjaciół, ani dziewczyny, nie znał języka, bo przecież trudno znać szwedzki w wieku 19 lat. Więc było mu bardzo ciężko i przetrzymał to. To już pokazało jego charakter. Potem też było kilka takich momentów, kiedy musiał zacisnąć zęby i pokazać, że coś z niego może być. Był taki tytuł, można powiedzieć. Niedźwiedź, biały niedźwiedź na Saharze albo murzyn sprzedający lody na Antarktydzie. Nie, to Polak w Alicerii. A jednak prawda, Mariusz Czerkawski, Wiór Golden. No taki był jeden z pierwszych artykułów. Tak porównywali polski hokej, po prostu można powiedzieć, niedużo wiedzieli oni. Kiedy w super nowoczesnej sztokholmskiej hali Globen gasną światła, Mariusz Czerkawski wraz ze swymi kolegami z zespołu mistrza Szwecji Djurgården wyjeżdża na lód. 19-latek z Tychów przywykł już do niecodziennej oprawy ligowych spotkań. Do muzyki, okrzyku superstar, nagłego, oślepiającego błysku świateł. Do 15-tysięcznej żywiołowej widowni i innego niż nasz polski hokeja. Niespełna 8 miesięcy temu junior Czerkawski rozpoczął międzynarodową karierę. Z GKS-u Tychy, w którym od 9 roku życia uczył się hokeja, przeszedł do IF Djurgården. Jest pierwszym obcokrajowcem spoza Skandynawii w barwach mistrzów ze Sztokholm. Chociaż nie chcę wybiegać w przyszłość i myśleć, czy śnić, czy marzyć o NHL-u. Po prostu trzeba stać dwoma nogami na ziemi, jak to mówią, twardo trzymać się ziemi i patrzeć realnie w przyszłość. Najpierw muszę być
Tak wydaje mi się, jeżeli chcę dostać się tam do ligi, muszę być jednym z najlepszych zawodników tutaj w Jurgorze. Inaczej szanse są małe. Czerkawski uczynił olbrzymi skok. Z prowincjonalnej w skali europejskiej ligi trafił do niezwykle silnej ekstraklasy aktualnych mistrzów świata. W ciągu kilku miesięcy wdarł się do podstawowej drużyny Jurgården. Proces adaptacji trwał krócej niż przewidywali najwięksi optymiści. Sądzono, iż najpierw będzie zawodnikiem młodzieżowego zespołu, a po nabraniu doświadczenia awansuje do pierwszej drużyny. Czerkawski osiągnął to szybciej niż przypuszczano. No na pewno było moim marzeniem być dobry, być sławnym, grać w jak najlepszej drużynie, grać dobrze w hokeja, bo wydaje mi się, że liczy się tylko pierwsze miejsce. Mój wyjazd nie był motywowany tym, że zarobię tam parę tysięcy dolarów. Naprawdę nie chodziło to tylko o to. Było coś więcej. Co? Miłość, czyli hokej. Pamiętam Mariusza, kiedy przyjechał do Szwecji, do Sztokholmu, grać dla drużyny Jurgården. Zaskoczył mnie swoją wszechstronnością, nauczył się mówić po szwedzku w kilka miesięcy, co jest rzeczą bardzo trudną. Miał trenera, który był dla niego raczej surowy, nie dawał Mariuszowi zbyt wiele szans gry, dlatego Mariusz zaczął występować przez jeden sezon w drużynie Hammarby, aby wyrobić sobie markę, zdobywając jak najwięcej bramek i punktów. Szczególnie pamiętam jeden mecz w playoffie, kiedy Hammarby grało z inną drużyną ze Sztokholmu OIK Sztokholm. Mariusz był doskonały w tym meczu. Grał tak, że wyeliminował OIK z rozgrywek. Jest naprawdę bardzo fajnym facetem. Ja nigdy nie marzyłem o NHL, jak miałem 8-10 lat, w Polsce nie pokazywane były ani te mecze, ani nie rozmawiało się o wielkim hokeju światowym czy europejskim. Gdzieś tam człowiek patrzył na podwórko z zachodniej granicy, gdzieś tam może Niemcy. Wtedy większość gdzieś tam kolegów wyjeżdżało do Bundesligi. Ja oczywiście trafiłem do Szwecji, o której w ogóle się nie spodziewałem, że akurat Skandynawia będzie tym kierunkiem, gdzie uda się być. Też miałem szczęście, że w tamtym czasie był menadżer Polak, który gdzieś ściągał piłkarzy do Skandynawii, do Szwecji i nagle jego dzięć był wielkim fanem hokeja, dziennikarzem w małej miejscowości w Szwecji i doszedł do wniosku, że jeżeli ty ściągasz Polaków jako piłkarzy, to ja może zacznę ściągać hokeistów. Także ja byłem jednym z pierwszych w ogóle zawodników grających w hokeja, których oni ściągnęli do Skandynawii. Żywa legenda hokeja polskiego, z pewnością. Zresztą, jeżeli byłeś w hali w Tychach, widziałeś koszulki wiszące na ścianie tyskiej hali. Tam jest Woźnica, jest Gród i jest Czerkawski. Gród był zawsze idolem Czerkawskiego i teraz on sam znajduje się obok Gruta. To jest dla niego też niebywała historia. Ale rzeczywiście, Czerkawski to jest ikona, nie boję się tego powiedzieć, bo to rzeczywiście tak jest. To jest i uczestnik Igrzysk Olimpijskich, wielokrotny reprezentant kraju, znaczący jednak gracz Ligi NHL, tej najsilniejszej ligi świata, więc inaczej o nim nie można powiedzieć, jak tylko ikona i żywa legenda. To jest historia polskiego hokeja.
Good effort by Connolly. Shot by Tchaikovsky. Scores. Marius Tchaikovsky puts the Islanders in the lead. Tchaikovsky, he shoots, he scores! Trafiłem na takiego trenera na samym początku, rzeczywiście bardzo tough i bardzo takiego rough, jak oni to mówią, czyli twardego i surowego. Znaczy wiem dlaczego, no, pochodził z rodziny, gdzie było czterech braci, grali przez wiele lat gdzieś tam za stodołą, na lodowisku, który im tata zbudował. Często musieli torować sobie drogę do NHL właśnie poprzez pięści, poprzez ich twardy charakter. I rzeczywiście był super trenerem, bardzo, bardzo mu zawdzięczam wiele rzeczy, które gdzieś tam nauczył i ta skóra jednak musi być dosyć gruba, żeby się nie podłamać, bo on potrafił cię zrównać z ziemią, ale za chwilę gdzieś tam na drugi dzień, czy jak coś dobrze zrobiłeś, podnieść i twoją wiarę w siebie bardzo, bardzo dźwignąć do góry. Także no, pamiętam taką sytuację, jak graliśmy kiedyś z Pittsburghiem i właśnie po przegranej pierwszej tercji on już był chory i strasznie wkurzony, bo to już była jakiś mecz pod rząd, który przegraliśmy właśnie w Pittsburghu. Pamiętam, jak przyszedł do Kasatonowa, no, mistrz świata, mistrz olimpijski, wziął jego kask, rzucił o ścianę, złamał ten kask się praktycznie rozleciał w pół, zaczął niecenzuralne słowa mówić, jak gramy, co robimy. Pamiętam, złamał kij jednego z kolegów, no wtedy te kije były drewniane, także dosyć łatwo było o takie wystające drewno, które z tego kija gdzieś tam zostało, z tych resztek tego kija, podkładał każdemu pod krtań, wzywał na pojedynek, mówi, że jeżeli nie, panowie, no to inaczej się policzymy. Także to są takie rzeczy, których gdzieś tam w Polsce czy w Szwecji nie widziałem, nie spotykałem się z nimi. Jeden z trenerów, Tom McVie, świetny trener, też po jednej z tercji, żeby nas zmotywować, podnieść na duchu, ale z drugiej strony wsadzić nam w pięty to, co chciał przekazać, przyszedł i w garniturze elegancko ubrany, wziął taki ogromny kosz na śmieci, gdzie tam praktycznie wszystko były, skórki od banana, jakieś napoje, jakieś kubki, jakieś flegmy, które gdzieś tam fruwały, wiadomo, podczas rozgrzewki czy innych rzeczy, no jednak po to jest ten kosz, żeby tam były śmiecie, które są nie do zużywania, i potrafił wziąć ten kubeł i mówi, panowie, ja się lepiej poczuję, jak wsadzę sobie ten kubeł z tymi śmieciami na głowę i to wszystko się po mnie rozsypie, niż patrzeć, jak wygracie. Wziął ten kosz, wsadził na swoją głowę, to był taki ogromny kosz, to wszystko po nim spłynęło. Bo wszystko gdzieś tam zostało na tym garniturze. Nieprzyjemnie nam się wszystkim zrobiło, ale wtedy dochodzisz do wniosku, mówisz, kurczę, taki gość robi to dla nas, to jak my musimy grać, jak on się musi czuć, będąc naszym trenerem. Pytałem go o to, co dzieje się w szatni. On potrafił cytować przez 20 minut trenera, który mówił same przekleństwa, i to było longiem. Pamiętam pierwszy trening, wychodzę na lód, gdzieś tam drugie, trzecie ćwiczenie, najpierw jakaś indywidualna rozgrzewka, później jakieś indywidualne strzały na bramkarza, no ale później zaczęliśmy grać gdzieś tam zespołowo, 5-5 czy 3-3 w rogu. Trener rzucił krążek, no oczywiście my atakowaliśmy wtedy, nasza piątka atakowała tą piątkę przeciwnika. Doszło do wymiany zdań, doszło do zrzucenia rękawic, do takiego zwarcia, spięcia. Ja nie wiedziałem, co robić tak naprawdę, no to jest mój kolega z drużyny, co mam się bić. Ale dosyć szybko zostało to wyjaśnione, przyjechał taki jeden z twardzieli, można powiedzieć, naszych, Glenn Federstron z drużyny, i powiedział, no, guys, not here, this is not the time, to nie jest dobry czas na to, żeby się teraz bić przed playoffami.
individually with a 4 for 8. Emu Solani working with Sundin on the passing here. Zerkowski of the New York Islanders, 18 goals, 19 assists on the season, coming into the All-Star break. One of the few starts. Polish players in the NHL, Gary. Him and Cristolo are one of my favorite players. Hang on, 2 for 2. He went to the left side and got the two there. He's got 5 seconds left. Right brain, left brain thing there? Looks like it. Instead of the top bottom. He got it, though. Zerkowski picks up 4 hits and 7 shots. That's the best mark so far in hitting 4 with the fewest shots. Straciłem kiedyś przytomność, to 2 razy praktycznie taki mały knockout, ale to nie ze względu na bójkę, tylko niestety ze względu na faul. Brutalny faul, bo mijałem przeciwnika, który jak mijaliśmy się w ten sposób, on po prostu nie zdążył mnie zatrzymać i wystawił łokieć. Także ja po prostu wjechałem centralnie na pełnej szybkości, kilkadziesiąt kilometrów na godzinę. On jechał kilkadziesiąt kilometrów na godzinę w tą stronę i dostałem petardę po prostu w twarz łokciem. Także pamiętam, co pamiętam, no. Pamiętam jedynie jak lekarz jeden właśnie z medyków gdzieś tam klęczał przy mnie i pytał się, czy wiem, gdzie jestem, czy wiem, jak się nazywam, czy wiem, z kim gramy. No niestety to jest niesamowite, bo to są takie pytania proste, ale nie jesteś w stanie na nie odpowiedzieć. Także oni dopiero patrzą, po jakim czasie wraca ci pełna przytomność, kiedy już wiesz, gdzie jesteś, kiedy wiesz, co się wydarzyło. No oczywiście tylko spojrzałem w lewo, tam już widziałem bijatykę, bójkę. Koledzy oczywiście rzucili się na tego gościa, który mnie sfaulował. Także no właśnie w ten sposób to mniej więcej wygląda w NHL, że od razu jak gdyby jesteś gdzieś tam chroniony i koledzy skaczą za ciebie w ogień, jeżeli cię lubią, jeżeli jesteś w drużynie, bo czasami jest tak, że no, jak jest 26 w drużynie, nie zawsze wszystkim chce się pomagać, nie zawsze z wszystkim jest się najlepszym przyjacielem. To jest generalnie bardzo fascynujące w hokeju, że jest ten podział na tych zawodników, którzy walczą dosłownie boksując i tych, którzy po prostu mają strzelać gole. Mariusz był zawodnikiem chronionym na lodzie. On miał zakaz bicia się. Natomiast bardzo często miał ochotę komuś przywalić, bo te wszystkie sytuacje, które wytwarzają się na lodzie, ta adrenalina, która jest na niebywałym poziomie na lodowisku, no ona powoduje, że każdy z tych zawodników jest skory do bójki. Również Mariusz taki był. Myślę, że jest wspaniałym napastnikiem, co udowadnia podczas wszystkich tych lat gry w NHL. Pamiętam go najbardziej, kiedy grałem w drużynie Buffalo Sabres i pamiętam, że strzelił mi kilka bramek, szczególnie grając w przewadze. Jest bardzo uzdolnionym zawodnikiem, wie jak strzelać, jest bystry, wie kiedy podać. Za każdym razem, kiedy grałem przeciwko niemu, trener przypominał mi, żebym na niego uważał. Oczywiście stres nie może cię paraliżować, bo to wtedy nie jest dobre, dobrze nie rokuje na przyszłość twojej kariery, ale pamiętam jak na przykład chociażby Cam Neal, jeden z lepszych naszych zawodników, kiedyś byłem w toalecie,
za swoją potrzebą, gdzieś tam przed meczem, ale pamiętam, Kemnili wszedł do toalety, zamknął za sobą drzwi i słyszałem, jak wymiotował, także jak niesamowicie on się stresował, to przecież była wielka gwiazda, wydawało się, że kilkaset meczów rozegranych w NHL, już nie powinno go to tak stresować, a jednak są zawodnicy, wielcy zawodnicy często, którzy niesamowicie do tego podchodzą, niesamowicie się stresują i to też pokazuje, jak niebywałe jest napięcie cały czas w tej najlepszej lidze na świecie, żeby pozostać na topie, żeby te oczekiwania, sprostać tym oczekiwaniom kibiców i ludzi, ale przede wszystkim swoim oczekiwaniom, bo to jednak często zawodnik gdzieś tam daje na siebie najwięcej presję po to, że po prostu chce być jak najlepszy. Mój tata bardzo się angażował i był praktycznie na większości meczów moich, jak i na każdym, nie pamiętam, na których nie był. I często też wchodził do szatni, gdzieś tam próbował na mnie wpłynąć, na moją psychikę i zaczął mówić pewne rzeczy, z którymi się nie zgadzałem, że oczywiście on sam nigdy nie grał w hokeja, a mówił mi, co mam robić i jak mam grać. Także to było frustrujące, to było denerwujące, ale to też było takie przyzwyczajenie do tego, żeby grać później pod presją, bo ja wiedziałem, że mam kogoś, kto niestety później znowu będzie w domu ze mną, analizował ten mecz, będzie zadawał pytania, dlaczego tak, a dlaczego inaczej. To oczywiście fajnie było, jak się strzelało bramki i wygrywaliśmy mecze, to było przyjemnie, że później cały czas się ktoś poklepował klepał po ramionach i mówił, że było dobrze, ale jak nie było dobrze, to miałem właśnie cały czas tą taką presję z boku, że jednak trzeba będzie się tłumaczyć, a dlaczego tak poszło, a nie inaczej, co żeśmy źle zrobili. Także w moim przypadku na pewno to jakby dobrze się skończyło, w niektórych przypadkach może by było różnie, ale jak rzeczywiście spojrzymy na niektóre historie właśnie sportowców i rodziców, to często jednak gdzieś ta presja była, ale z drugiej strony ten support, czyli ta pomoc, to pomaganie, to, że się jest z kimś na dobre i na złe, wpływało pozytywnie. Moja mama oczywiście też chodziła na mecze, ale już nie była takim surowym sędzią, tylko zawsze gdzieś tam mówiła, że w miarę jest okej, okay, aczkolwiek jak widziała rzeczywiście, że gdzieś źle coś robiłem, to potrafiła mi to też przekazać. Kiedyś graliśmy w Montrealu, na drugi dzień, oczywiście po meczu lecieliśmy czarterem, bo wszystkie mecze praktycznie lata się samolotem czarterowanym przez drużyny albo jest własnością drużyny, to zależy jaka drużyna. I od razu po meczu, gdzieś tam o 12 w nocy wylatuje się do swojego miasta. Pamiętam, wylądowaliśmy gdzieś koło 1:30, zanim dojechaliśmy do domu, samochód i tak dalej. Lotnisko było trochę oddalone, bo nie lądowaliśmy na tym głównym lotnisku Logan Airport, tylko było takie lotnisko charterów gdzieś tam 40 minut od miasta. Była gdzieś godzina 2:30, o 3:00 mniej więcej się położyłem. To nie jest też tak łatwo zasnąć po meczu, bo ta adrenalina buzuje, cały czas myśli o tych sytuacjach, które były. Co mogłeś lepiej zrobić, co nawet jak ci dobrze mecz pójdzie, oczywiście łatwiej zasnąć wtedy, ale gdzieś tam jakby cały czas człowiek jest gdzieś tam, żyje tym meczem. No, na drugi dzień mieliśmy trening o 10:30. Standardowo mniej więcej w Europie przychodzi się około godziny wcześniej przed treningiem. Także ja byłem wtedy rookie, czyli nowicjuszem, miałem może kilkanaście meczów za sobą w NHL. Przychodzę gdzieś tak, mówię, przyjdę godzinę przed treningiem. Wchodzę, tak naprawdę byłem jednym z ostatnich w ogóle w szatni, jak nie ostatni. Już większość zawodników, praktycznie wszyscy już byli albo u masażysty, albo gdzieś tam okładali się ciepłymi okładami, bo lód przykłada się często po treningu, a przed treningiem tak zwane heat packi, czyli takie miejsca, które się obolały, żeby je trochę rozgrzać.
Niektórzy już na siłowni byli, a pamiętam Raymond Bork, jeden z, no, z legend tak naprawdę hokeja, który grał praktycznie połowę meczu dzień wcześniej, prawie 30 minut, który w ogóle był naszym liderem i najwięcej, i kapitanem drużyny, najwięcej praktycznie przybywał na lodzie. Już siedział na rowerku stacjonarnym, praktycznie już pod niego kapał i on już się przygotowywał do treningu. I ja pamiętam, przychodzę, mówię: "Hey kid, what are you doing? Get on a bike. Siadaj na ten rower, co ty robisz o tej godzinie w ogóle, jak ty możesz?" Także pamiętam, że to była taka lekcja od razu na dzień dobry. Pamiętam, wsiadłem koło niego, na tym szybko się przebrałem, wsiadłem koło niego na tym rowerze stacjonarnym, zacząłem pedałować. Tam podłączyłem sobie oczywiście odpowiednie przeciążenie, on tak spojrzał na to, tylko pamiętam, dwa razy mi przekręcił to obciążenie, żeby było mocniej, i mówi: "Teraz możesz pedałować, także przez następne 20 minut. Także to, no, tak mniej więcej polega. Znaczy, to nie jest tak, że ktoś dochodzi do jakiegoś sukcesu, tak jak Raymond Bork, czy Adam Oates, czy Cam Neely, którzy ze mną grali w Boston Bruins na początku, że oni dochodzą do sukcesu, że to się bierze z niczego. No po prostu oni ciężko na to pracują, a że mają odpowiedni talent i odpowiednie głowę ułożoną, no to jest tylko później właśnie dodatek do tego, że są wyjątkowi. Nifty move there by Lindgren, sets up Tchaikovsky, and he scored! Top shelf, Mariusz Tchaikovsky! Proszę Państwa, Mariusz Tchaikovsky pożegnał się tym spotkaniem z kibicami w Tychach, z GKS-em Tychy. Na pewno nie pożegnał się jeszcze z hokejem, bo jak sam mówi, zagra jeszcze nie raz. Na pewno nie będą to już oficjalne mecze o stawkę. Będzie grał towarzysko ze swoimi przyjaciółmi, ze znajomymi, będzie grał charytatywnie, natomiast to jest absolutne do widzenia z profesjonalnym hokejem, dokonane przez Mariusza Tchaikovskiego.